Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić Villagera, który sprzedaje co chcemy na wersję 1.17.1. Także zapraszam do oglądania. Wiem, że film jak zrobić własnego Villagera w Minecrafcie powtórzył się na moim kanale już trzy razy, natomiast pod ostatnim filmem z tego typu wiele osób pisało, że po naciśnięciu prawem na osadnika Wam się od razu okienko trade'ów. Ja postaram się w tym filmie to domknąć i wyjaśnić parę spraw, których nie omówiłem w poprzednim filmie. Generalnie film będzie podzielony na dwie części. Najpierw zajmiemy się ofertami tych wieśniaków, a potem przejdziemy do dodatków, które mogą wam urozmaicić waszego osadnika. Ok, a więc jak już jesteśmy w Minecrafcie? No to przede wszystkim będziemy potrzebowali komend bloka, a więc do takiego zaglądamy. No i na generalnie naszą podstawową komendą będzie komenda samon. Dalej pisujemy, jakiego moba chcemy zrespić. W tym przypadku będzie to villager, czyli osadnik. Główną rzeczą, która będzie nas interesować, no to będą właśnie te dwa nawiasy klamerkowe, a więc takie tworzymy. No i pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić, aby stworzyć takiego villagera, pisujemy villager data dwukropek, otwieramy nawias klamerkowy i w tym miejscu będziemy wpisywać kilka rzeczy. Przede wszystkim będzie to poziom wykształcenia tego wieśniaka. Na przykład, jeżeli piszemy 0, no to ten wieśniak będzie mieć poziom zerowy. Jeżeli piszemy 5, no to będzie mieć poziom mistrza. OK, więc ja sobie zostawię 5 i teraz wpisujemy profession co będzie ustaleniem danej profesji tego wieśniaka. W moim przypadku będzie to na przykład Armorer. Listę wszystkich jakby profesji tych wieśniaków będziecie mieli w opisie, więc możecie tam również zaglądnąć. A więc nasz wieśniak ma profesję w tym momencie Armorera, czyli zbrój mistrza bodajże. Wpisujemy dalej przecinek i w tym miejscu wpisujemy Type dwukropek, cudzysłowy, i w tym miejscu wpisujemy, na jakim biomie ma być ten wieśniak. W moim przypadku będzie to, będą to równiny, więc wpisuję Minecraft 2 plains. Do tego również będziecie mieli całą listę w opisie. No, i jak teraz klikniemy gotowe. No to nasz wieśniak jest armorerem z statusem mistrz. I teraz ważna sprawa, jeżeli byśmy pisali na przykład szóstkę, jeżeli byśmy pisali szóstkę bądź wyżej, to nasz wieśniak nie będzie nic tradeował, ponieważ jego status wykracza poza jego możliwości. Natomiast jeżeli byśmy pisali tutaj 0 zero... No, to nazwieśniak zmieni się w zwykłego osadnika, który nie będzie nic sprzedawał. Także miejcie to na uwadze. Możecie również ustawić to na 0, a w tym miejscu wpisać XP, dwukropek na przykład 1. No, i w tym momencie nazwieśniak będzie mieć level 0. Natomiast będzie już mieć jedną kuleczkę EXPA, w co nie pozwoli mu zmienić się w zwykłego osadnika. No, jak widzicie, ma tu jedną, jeden paseczek EXPA. OK, przejdźmy może teraz do tradeów, Więc wpisujemy przecinek, offers, dwukropek. Otwieramy nawias klamerkowy. Wpisujemy recipes dwukropek. Nawias kwadratowy i jeden klamerkowy. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby w ten sposób tutaj to ustawić. I w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, będziemy wpisać pojedynczy trade. Jeżeli chcecie dwa trady, no to pisujecie przecinek, no i kolejny. Jeżeli chcecie trzeci trade, no to pisujecie przecinek i kolejny nawias klamerkowy. Natomiast my się skupimy na razie na jednej wymianie. Ok, więc pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić, właśnie w takiej wymianie, wpisujemy reward X dwukropek, no i w tym miejscu wpisujemy 1B bądź 0B. Jeżeli piszemy 1B, to będziemy dostawać X z tradowaniem się z tego wieśniaka, z tego aktualnego tradea. Natomiast jeżeli wpiszemy 0, no to żadnego doświadczenia nie będziemy dostawać. Ok, dalej pisujemy max uses, dwukropek, no i w tym miejscu pisujemy ilość maksymalnych tradeów z tym wieśniakiem. Jeżeli chcecie, żeby to była na przykład liczba, która no, się nie skończy, no to po prostu piszcie sobie 99999. No raczej gwarantuję to wam, że nikt e, takiej ilości nie zrobi. Kolejną rzeczą będzie XP, dwukropek, i w tym miejscu wpisujemy, ile ten wieśniak będzie dostawać EXPA z naszego. Jeżeli wpiszemy 0, no to jakby, jeżeli będziemy się tradować tym tradeem z tym wieśniakiem, no to on się nie będzie y, tak, jakby rozwijał i powiększał swojego statusu. Więc ja sobie wpiszę 0 i, i dalej wpisujemy przecinek. Price Multiplier. Ok, dwukropek. I w tym miejscu, jeżeli wpiszemy 0, to nasz wieśniak, jeżeli go uderzymy, nie będzie podwyższał cen. Pamiętajcie, żeby też jeszcze wpisać Fkę. No i przejdziemy sobie teraz do konkretów, czyli generalnie tego, co ma ten wieśniak sprzedawać oraz kupować. Y, więc w tym miejscu wpisujemy Baj, dwukropek i wpisujemy nawias klamerkowy kolejny. I teraz tak, są dwie rzeczy te główne, które możemy tutaj wpisać. Możemy wpisać ID dwukropek, no i w tym miejscu wpisujemy, co on ma od nas kupić. W moim przypadku będzie to na przykład kamień, więc wpisuję tutaj stone. I druga ważna rzecz, która też jest wymagana, musimy wpisać tutaj count, czyli na polskie ilość, na przykład 10. No i w tym momencie on kupi od nas właśnie 10 kamienia. Natomiast. Możemy tutaj wsadzić ten kamień, natomiast nic nie dostaniemy, dostaniemy po prostu powietrze, ponieważ tego trade'a jeszcze mu nie ustawiliśmy. Ok, a więc ustawmy sobie teraz na przykład co ma sprzedawać, więc wpisujemy przecinek po tym nawiasie klamerkowym, Sell dwukropek i otwieramy kolejny nawias klamerkowy już po zamknięciu tamtego. I w tym miejscu również wpisujemy, co chcemy, aby on nam sprzedał. Więc wpisujemy ID dwukropek, cudzysłowy oraz możemy na przykład wpisać piasek w moim przypadku No i teraz wpisujemy tutaj ilość, czyli w moim przypadku będzie to 10. Klikamy gotowe. No i jak widzicie, nasz wieśniak będzie kupował 10 kamienia za 10 piasku I jeżeli chcecie zrobić drugie okienko, no to możecie wpisać w tym miejscu By B, dwukropek. Otwieracie nawiasy klamerkowe i w tym miejscu wpisujecie dokładnie to samo, co było w tym miejscu. Czyli wpisujecie na przykład to. Ja to sobie to skopiuję. No i na przykład weźmy oak planksy, czyli dębowe deski. Klikamy OK. No i jak widzicie, 10 kamienia plus Plus 10 dymowych desek równa się 10 piasku. No i dobra, co teraz zrobić, aby nasz villager miał drugi trade? Teraz wpisujemy tutaj przecinek. Nie wiem, czy dobrze wpisałem w dobrym miejscu. Zaraz zobaczymy. Nawet no kwadratowy, klamerkowy. OK. I tutaj powinniśmy wpisać to w tym miejscu, bodajże. Tak, w tym miejscu wpisujemy kolejny tradzik Pamiętajcie, żeby tutaj się nie pogubić i wpisać to w dobrym miejscu. OK, więc ja sobie na szybko zrobię drugiego tradea, żeby wam pokazać, że faktycznie da się. Ok, więc ja już zrobiłem drugiego trade'a, generalnie nie dodałem tu żadnych jakby innych modyfikatorów Jak możecie tutaj zauważyć, tutaj nic nie ma przed buy Klikamy gotowe, no i jak, nasz, jak widzicie nasz villager ma drugiego trade'a, który wymienia drewniany miecz na drewnianą siekierę Ok, została jeszcze jedna sprawa, jeżeli chcecie zrobić jakieś enchanty na tych itemkach bądź cokolwiek innego To sam jeszcze w opisie, jak to generalnie zrobić No i przejdźmy może sobie teraz do drugiej części, jakimi są dodatki, które mogą urozmaicić w waszego osadnika OK, więc przygotowałem parę rzeczy, które możecie na tego wieśniaka umieścić, więc tutaj już sobie te tradey usunąłem, żeby nam nie przeszkadzały. No i pierwszą rzeczą, którą możecie zrobić, no to przede wszystkim wyłączyć mu inteligencję, żeby się po prostu nie poruszał. Więc wpisujemy No a i dwukropek 1b, no i nasz wieśniak nie będzie się ruszał, nie będzie spoglądał na nic, będzie po prostu patrzył się prosto. Dalej możemy mu ustawić rotację, więc wpisujemy Rotation, dwukropek nawet kwadratowe i w tym miejscu wpisujemy coś takiego 0f,0f. 0F. Generalnie pierwsza liczba to jest położenie poziome, a drugie to jest pionowe. Czyli jeżeli byśmy pisali to 90, klikamy gotowe. To nasz wieśniak będzie się patrzył 90 stopni w dół. Możemy również mu ustawić, jakby ustawienie pionowe, czyli na przykład 180 stopni, aby spoglądał się w drugą stronę, niż się normalnie zrespił, więc tak to mniej więcej wygląda. Dalej mu możemy ustawić na przykład ilość zdrowia, w tym przypadku jedynka to będzie pół serca, a 2 to, to będzie jedno serce, 20 to będzie 10 serc, więc ustawimy mu na przykład pół serca, klikamy gotowe. No i generalnie nasz wieśniak powinien umrzeć z uderzeniem. Od łapki. Kolejną rzeczą będzie glowing, które prawdopodobnie nie działa na shaderach. Więc jeżeli wpiszemy tutaj glowing 2.1, no to po prostu to nam nie zadziała, nie będzie tego widać. Więc ja szybko wyłączę sobie po prostu shadery. Ok, jak widzicie, nasz glowing działa i ma się. Generalnie świetnie. No i ostatnią istotną rzeczą będzie silent, 2.1 1 bądź 0 i oznacza to nic innego jak to, żeby ten wieśniak nie wydawał żadnych dźwięków. Czyli jeżeli go uderzymy, no to po prostu nie wyda dźwięku, że umarł. Więc to by było na tyle z tych właśnie dodatków. No i przejdźmy po prostu sobie do naszego ultra. Ok, a więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz oraz łapeczkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź czegoś nie rozumiecie, czegoś nie wiecie, postaram się Wam oczywiście odpowiedzieć. No i to było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.